zapraszamy do Melta. Witam Was tutaj, cześć i cześć, mam się znowu. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Zapraszamy do Metra. Dziś znajdujemy się na Bemowie, a konkretnie nad stacją metra Bemowo, która się prezentuje, jak i od też bardzo tutaj. Co prawda zdjęcia, które będziecie oglądać, nie są najświeższe, ale oczywiście są z maja. Część z nich mogliście już zobaczyć na dniach, czy nawet nie na dniach, a na nocy muzeów. Ale przejdźmy do konkretów. Dziś opowiem Wam, jak wygląda budowa metra Bemowo, Ulrichu, wentylatorni V05 oraz komory demontażowej KD-06, z czego przy tym ostatnim to właściwie się już nic nie dzieje. Ale po kolei, najpierw stacja metra Bemowo. I tam właśnie tutaj widzicie, jak widzicie, torowisko w czepło części tutaj ma mały element zielony. Parkingi zostały całkowicie już odbudowane i nawet już samochody na nich parkują. Placu budowy właściwie nie widać. Co tu się jeszcze dzieje? Jak to jest możliwe, że pasażerowie tutaj nie mogą dojechać? No oczywiście prace cały czas się dzieją na dole, bo jak widzicie, tramwaje tutaj normalnie już kursują, torowisko jest całkowicie ułożone, a tutaj przyszła komora demontażowa KD-03. KD-04 jeszcze jest zasypana, czyli prace dalsze przy Karolinie nie trwają. Przejdźmy sobie jeszcze raz w drugą stronę, żebyście mogli też zaobserwować, jak tutaj wygląda ładnie nowa ścieżka rowerowa, która jest asfaltowa. No i wszystkie obiekty metra, które tutaj są poustawione jako takie małe budynki. Oczywiście te obiekty są bezpośrednio tutaj zlokalizowane nad torami odstawczymi, które tutaj są wyjątkowo, jak na całą sieć metra, z boku całego torowiska, a konkretnie głównego szlaku. Proszę bardzo, takie to proszę bardzo wygląda. Sławne, już nie rondo, ale kiedyś rondo Bemowo-Ratusz. Teraz skrzyżowanie Bemowo-Ratusz z zespołem właśnie takim przystankowym. Wyjścia są całkowicie wykończone, jeżeli chodzi o dach. Szyby są już wszędzie zamontowane, ale w niektórych miejscach jeszcze są montowane ostatnie cegiełki. Czyli prace wykończeniowe jeszcze nawet na powierzchni trwają. Co nie zmienia faktu, że tutaj jak widzicie dalsze obiekty, to dalej placu budowy właściwie nie widać. Naprawdę żadnych kontenerów, miejsc do spania dla osób tej z budowy, no właściwie nie widać. Wszystko się już pochowało, wielka jezdnia ulicy Gutczewskiej również. Taka, przepraszam bardzo, wygląda wyjście. Tak jak mówiłem, zdjęcia mają już trochę dni, mogą mieć jakoś może z ponad 2 tygodnie. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie tutaj na tych zdjęciach, logo metra oczywiście są wszędzie zamontowane, a tablice z nazwą stacji, czyli Bemowo, jeszcze tutaj nie są wszędzie zamontowane na zdjęciach, ale w praktyce już wszędzie chyba z tego co widziałem są zamontowane. Tutaj jeszcze jak widzicie trwają prace przy wykończeniu bezpośrednio tej wentylatorni stacyjnej. Kiss and Ride, bardzo dobre lokalizacji według mnie, co prawda jest za przystankiem autobusowym, ale z drugiej strony wszyscy dobrze wiemy, gdzie normalnie ludzie zostawiają ludzi, jak się jedzie z samochodem i podrzuca się pod metro. No zatrzymuje się na przystanku. A jeżeli za przystankiem będzie Kiss and Ride, to mieszkańcy będą wiedzieć, że coś takiego faktycznie się tu znajduje. Trochę jeszcze wyjść. Zobaczcie, jak one wyglądają. Sam ten element tej windy, który się znajduje w środku, jest też oświetlony takim lekkim neonem w środku. Górę całkowicie zakończoną tej cegiełkami, jak i również na dole. No i jest takie ładne, szklane logo metra na nich też zamontowane, abyśmy oczywiście wiedzieli, gdzie faktycznie znajdujemy się. Bo najgorzej by było, wiecie, wchodzicie i nie wiecie, czy to jest pociąg, czy to jest jakiś tramwaj podziemny. Nie, no to wiadomo, metro. Z daleka od razu widać wielkie logo metra, które się znajduje. No i oczywiście wyjścia bezpośrednio na wszystkie przystanki tramwajowe, na szczęście, czego nie oszczędzono w tymże rejonie. Schodów ruchomych jakoś strasznie dużo do nie ma, ale ważne jest to, że na każde wyjście tutaj ma swoją własną windę, więc nie będzie z tym przynajmniej problemów. Tutaj widzicie już powoli, że brakuje jednego elementu, o którym mówiłem już jakiś czas temu, czyli punkt informacji budowy metra zniknął stąd, ale jest trochę w innym miejscu, ale o tym też jeszcze później powiem. No tutaj jeszcze ostatnie wyjście, które widzicie bezpośrednio pod ratuszem. I to pod ratuszem jest trochę dłuższy, faktycznie ten dasz, jak widzimy, że jest dłuższy, ale tam będzie parking rowerowy, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast tutaj jeszcze patrząc tak bezpośrednio z perspektywy, możemy zobaczyć, którędy mieszkańcy zazwyczaj najczęściej jeżdżą samochodami, oczywiście autobusy. To wszystko tutaj ładnie się pokazuje na torowisku tramwajowym, jak i również na jezdni, gdzie jest po prostu widać wyjeżdżenie odpowiednich pasów.
No i na koniec jeszcze ze stacji oczywiście Memowo, nie tak, że na koniec już wszystkiego, nie będziemy w tą stronę szli, to zobaczcie, jak to wygląda ładnie z perspektywą wieżowców Warszawy, którzy faktycznie, będzie tutaj dojazd naprawdę całkiem szybki stąd do centrum Warszawy, to będzie jakieś około 15-20 minut metrem, no to szanujmy się, to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na dzielnicę, która jest już na granicy Warszawy, mniej więcej podobnie jak my dojazd z Kabat, tylko że z Kabat się jedzie trochę dłużej niż stąd, bo tutaj jednak mimo wszystko nie jest aż tak to ściągnięte. I tu jest właśnie ta tabliczka, o której wam chciałem powiedzieć, że jest, już są tabliczki M2 Bemowo, jak i również te wielkie tablice, nie wiem po jakiego grzyba stawione, ale są tutaj z tym, że to jest monitoring. Kiedyś było trochę to mniejsze pochowane, no ale jak widzieć, tutaj przy wszystkich wyjściach teraz musieli to powiększyć. Winda również jest, jak i również informacja, że to jest wyjście numer 6. Standardowe oznakowanie, takie same jak jest w całym systemie drugiej linii metra, no i na pierwszej, gdzie już zmieniono wszystkie tablice, bo oczywiście to jeszcze się tam dzieje w niektórych miejscach, to nie jest tak, że wszystko w jednym momencie zrobili. To oświetlenie w windzie jest dosyć ciekawe, bym powiedział, w nocy to ciekawie wygląda, z tym, że tam się coś świeci, ale to jeszcze do pełni tego będziemy musieli poczekać, aż metro będzie całkowicie gotowe. Tutaj jak widzicie jeszcze na przejściu dla pieszych tutaj są montowane, były wtedy montowane ciągi dla osób niedowidomych i niewidzących, aby mogli tutaj się spokojnie kierować, a tutaj jedno z wyjść, które ma schody ruchome bezpośrednio na dół i windę po środku. To akurat są według mnie ciekawe wyjścia. No i tu jest właśnie ten informacja a propos tego punktu, gdzie on się znajduje. Jak widzicie, chodnik całkowicie tutaj już jest. Zielona trawa, która była na dni otwarte, jeszcze tutaj po części się znajduje, a miejsce tu właśnie widać mniej więcej, gdzie było wyryte, gdzie się to znajdowało, punkt informacji budowy metra, teraz został całkowicie przeniesiony i to są te kontenery. Co prawda, mi osobiście nie udało się ani razu trafić na to, jak on jest otwarty, to z tego co wiem, to chyba jest czynny, ale to ostatnio też tam chyba mają większe problemy kadrowe. Także tak to wygląda. No i on tutaj jest właśnie przyczajony w drzewkach, w krótkim okresie pracy, ale jest, więc w teorii możecie spokojnie do niego podejść. Chociaż jest to chyba gdzieś schowany niż był wcześniej. No i też warto zaznaczyć, że budowa już jest na finiszu mimo wszystko, więc co oni tam wam powiedzą? Nie powiedzą nam daty, kiedy otwierają, bo sami nie wiedzą. Ale coś tam może, jak to wygląda na dole. No nie ukrywam, byłoby ciekawie wejść jeszcze raz na sam koniec na stację metra Bemowa czy Ulrichów, żeby zobaczyć, na Bemowo może bardziej, jak to wygląda tutaj na dole już tak na finish, bo tak to wygląda. Natomiast lecimy dalej do kolejnego obiektu, czyli wentylatorni V05 na Bemowie. Jest to jedyna wentylatornia na tym odcinku, która będzie teraz otwierana, która nie jest wentylatornią stacyjną, tylko szlakową. Jak widzicie, to są takie małe dwa budynki, jeden po jednej stronie ulicy Gudrzewskiej, drugi po drugiej stronie ulicy Gudrzewskiej. No i co ważne, tutaj są już montowane, nie na wszystkich tutaj zdjęciach widać, ale już są montowane ekrany akustyczne. Także ten obiekt, który teraz widzimy, albo będzie w ekranach akustycznych, albo trochę będzie przed i będzie obok drogi. Natomiast ten drugi obiekt będzie całkowicie schowany za nimi. No i to coś ciekawe będzie wyglądać. Także właściwie przejeżdżając tędy nie będziemy wiedzieć, że tu są jakiekolwiek obiekty metra. Jest oczywiście pozostawiony parking dla służb metra, aby mogli jakby coś w razie przypadku podjechać, skorygować, naprawić, albo żebyście mogli wejść na jakieś spotkanie koło miłośników metra, żebyście zobaczyli, jak metro na długiej linii metra oddycha. To jest oczywiście też do zrobienia, idealne, ale o tym to może kiedy indziej, bo czasami takie wejścia są organizowane. Zresztą już na dniach, chciałem powiedzieć, ale w najbliższym czasie, w czerwcu, coś takiego również będzie się działo. Tu jeszcze takie zdjęcie na stację Bemowo, jakby na to właśnie od tej wentylatorni. No i tutaj układ drogowy, no nie będę ukrywać, jest to wielka jezdnia. Czy jest tu taka wielka jezdnia niezbędna? Po części to rozumiem, bo jednak do Wola Parku dosyć dużo samochodów dojeżdża. Jednakże sądzę, że tutaj spokojnie dwa pasy by wystarczyły. I wiem, że jak drzewka zabrzmi, ale trochę to dziwnie wygląda, że aż taka tutaj duża artyleria jest wciśnięta, zwłaszcza przy aktualnym prezydencie miasta. Co nie zmienia faktu, że znajdujemy się już nad stacją Ulrichów, którą mogliście zobaczyć już jakiś czas temu w filmie, jak wyglądała budowa tej stacji metra na przestrzeni roku. Takich filmów w najbliższym czasie będzie więcej, również z Warszawy Zachodniej. Co nie zmienia faktu, że jak tutaj też zetkniecie, to mniej więcej progres budowy jest dosyć podobny. Większość wyjść jest już prawie ukończona, chociaż tutaj przy ścieżkach rowerowych są większe utrudnienia, ponieważ nie wszystko jest jeszcze wyasfaltowane, jak widzicie na załącznym obrazku.
Tutaj jeszcze ścieżka dobrowa czeka na pierwszą warstwę asfaltu, a jak jest aktualnie, to w sumie nie wiem, bo dokładnie nie pamiętam, ale zwróćcie uwagę, że tutaj też już są zamontowane napisy, że to jest stacja metra Ulrichów. Ładnie tutaj ozdobione właśnie cegiełkami wyjście, przy którym trwają już tylko i wyłącznie ostatnie prace przy wykończeniu zewnątrz, wewnątrz i oczywiście, żeby dźwig całkowicie mógł tutaj dobrze działać. Dalej idąc, tutaj jak widzicie, jest drugie główne wyjście mimo wszystko, to jest że stacji metra, czyli bezpośrednio do galerii handlowej Wola Park. Swoją drogą jestem ciekawy, ile osób będzie kosztować z tejże stacji metra, do momentu aż nie wybudują się nowe osiedla tutaj w tejże okolicy, bo to też jest planowane, bądź kiedy nie powstanie faktycznie przystanek kolejowy tutaj niedaleko PKP Ulrichów, ale zanim on powstanie, to naprawdę jeszcze poczekamy. Ta stacja metra z kolei, w przeciwieństwie do stacji Bemowa, ma dużo więcej chodników. Chodników ruchomych, a konkretnie oczywiście schodów ruchomych, które tutaj się znajdują na terenie całej stacji, jak i również w każde wyjście właściwie ma schody ruchome. Jak tutaj możecie to zobaczyć na tym, że wyjściu, tutaj jak widzimy jeszcze ostatnia szyba była montowana. No i tutaj zupełnie nowa ścieżka towarowa, która właśnie jest pociągnięta do tych osiedli nowych. To jest według mnie bardzo dobra zmiana. No jak widzicie, tutaj ta winda nam się już powoli tutaj pojawia, abyście mogli zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. No i to właśnie tutaj też się łączy z tymi nowymi latarniami, które zostały zamontowane. Nie wszystkie latarnie wyglądają, jak były całkowicie nowe, niektóre może zostały odrestaurowane po prostu jeszcze ze starego, albo to część budowy od Wola Parku. Co nie zmienia faktu, że tak wygląda mniej więcej stacja metra Ulrichów. Jeszcze trochę zdjęć na detale. A propos tego, że wyjścia, które było budowane najdłużej, jak widzicie, tutaj też są schody ruchome i również winda. To wyjście, jestem ciekawy bardzo, ile osób będzie z tego wyjścia korzystać, bo w teorii w okolicy są głównie domki jednorodzinne, bądź niska zabudowa, niskie bloki, ale domyślam się, że dosyć dużo osób mimo wszystko tutaj będzie dochodzić. Tablice SIP-u tutaj, znaczy nie SIP-u, tylko MIS-u, są już zamontowane z informacjami, gdzie, jaka ulica się znajduje, jak i również oczywiście autobusy, naprawdę duża ich ilość zatrzymuje się na nowych przystankach, które tutaj się pojawiły. Asfalty są już całkowicie nowe, z tego co kojarzę już raczej, i mają ostatnią warstwę asfaltu. No i tutaj również ostatnie prace przy budowie. Też zwróćcie uwagę, że tutaj głównie zostały jakiekolwiek obiekty jeszcze z pracy budowy, jeżeli chodzi o kontenery, ponieważ to tutaj po prostu stąd mogą spokojnie pracownicy przejść tunelem na odpowiednią stację metra. No i tu jest to właśnie wyjście do Ulrichowa, czyli stacji metra na dole, z Wola Parkiem. Naprawdę dojście stąd do Wola Parku będzie bardzo szybkie. Nie wiem, czy nawet będą, jak będzie nawet padać deszcz, tak jak teraz to jest w ostatnim czasie, to spokojnie sądzę, że w minutę lub biegiem w jakieś 20 sekund dotrze się do Wola Parku, więc to jest naprawdę idealne dojście z dwoma przejściami dla pieszych, ale to jest tylko i wyłącznie przez parking, więc nie powinno być źle. I tu jest właśnie tenże oto i obiekt, o którym mówiłem, z kontenerów. Tutaj ma nawet balkonik, który jest skryty przed deszczem. No dosyć ciekawie. No i na koniec jeszcze oczywiście musi być komoda demontażowa KD06, której właściwie już nie widzimy. Tutaj prace ograniczają się do odbudowy i przebudowy tej skrzyżowania z wjazdem do Wola Parku. Przystanek autobusowy jest całkowicie funkcjonalny, jak widzicie. Winda do stacji metra Księcia Janusza jest zachowana, jak i również odrestaurowane, znaczy odbudowane jest tutaj miejsce parkingowe dla pojazdów metra na środku jezdni, które wygląda dosyć komicznie, no ale jest, bo oczywiście windy na środku metra, na środku ulicy Gruczewskiej są w różnych miejscach, no bo to są względy techniczne, aby można było wszystko tutaj pochować, połączyć w jedną całość, jakby cokolwiek się działo, jakieś wymiany, naprawy. No i ścieżka dobrowa, która tutaj się dziwnie kończy po naszej prawej stronie aktualnie, która później dalej się łączy i pojawia dalej, więc domyślam się, że to jest tylko i wyłącznie zabieg taki, aby tutaj był ciąg pieszo-dowodowy. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie wiem, czemu nie przyciągnęli tutaj tej ścieżki dowodowej dalej, bo jak widzimy, miejsce tu spokojnie jest. I według mnie tutaj w tym rejonie, bo jest dosyć dużo miejsca, jeżeli nie powstanie jakiś mały skwer, park z dużą ilością drzewek, powinien się pojawić jakiś kolejny nowy plac zabaw, bo to idealnie by dopiększyło i dopełniło tenże oto i rejon, a tu właśnie trwają prace ostatnie przy ścieżkach rowerowych też, że w tym rejonie. Taka ścieżka rowerowa będzie zupełnie nowa, tak mi się wydaje. To było tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę.
Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na koniec jeszcze ostatnie zdjęcie, żebyście mogli sobie połączyć trochę to wszystko w jedną całość. Gdzie my się właściwie znajdujemy, której mamy stację Ulrichów, czy stację Bemowo, od której zobaczycie, no, sławne, niesławne, jedno z osiedli, które powstało, jak dobrze pamiętam, do budowy Pałacu Kultury i Nauki. Oczywiście się znajduje tutaj dalej, za ratuszem Bemowa, który to teraz, jak i również ratusz Targówka, zyska naprawdę niezłe i świetne połączenie komunikacyjne. A tylko mogę wam powiedzieć, że możemy się domyślać, jakim to nowym, wielkim węzłem przesiadkowym będzie już niedługo, już na dniach, znaczy na dniach to może przesadziłem, ale już na miesiącach, stacja metra Bemowa, ponieważ tutaj będą dojeżdżać tramwaje, autobusy, no i metro, i dosyć dużo osób będzie się przesiadać. Naprawdę nie wiem, czy jakakolwiek stacja metra po drugiej stronie z nowych stacji, które będą otwierane, nawet Kondratowicza, raczej nie będzie mieć aż takiego dużego potoku pasażerów, bo tu wszyscy z Bemowa będą się zjeżdżać. No i może nawet z Ursusa. Kto wie. No i oczywiście z innych gmin niedaleko. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!